Siemanko, tak wygląda lokacja olbrzymia po 3 latach? 3-4 latach, coś koło tego. Zobaczcie, jak idealnie przezimowała. Na jesień wykopała, nie, ona była w kastrze. Wkopana w grunt, schowana w piwnicy i zapomniana o podlewaniu. Dziś ją przyniosłem. Voilà! W piwnicy było 10-15 stopni. Nic nie trzeba robić. To jest jedna z wytrwalszych alokazji, która... No nawet liście jej się nie psują. Ja teraz wam pokażę jeszcze szybko. Obok. Pamiętacie tą, co kroiłem w tamtym roku? Co wypuściło z boku tutaj? Będę to ciął, bo patrzcie, co się dzieje. Pogniło. Tutaj jakiś odrost. To się chyba jeszcze da odratować. O. A może już się nie da odratować, bo podgniło. Ale wsadzę to do ziemi. Także muszę to... O, patrzcie, rozebrać totalnie i tutaj odciąć i to sobie puści korzenie, nie? I zobaczcie, na takim zdechlaku i daje radę i też przezimowało obok tej tak samo. To jest to samo. Alokazja olbrzymia, czyli alokazja makroryza, jak się nie mylę. To ja tak podpisuję raz tak, ale to jest po prostu to samo, nie? Gigantyczne skubane. To ziemia, 50% czarnoziem, torf odkwaszony, pomieszam i przesadzę. Do następnego.